Witam serdecznie na YouTubie, na transmisji live. No czata nie mam włączonego, nie widzę co do mnie piszecie, czy piszecie. Tutaj właśnie jesteśmy na zalewie Susina i Jaworzno, kąpielisko. Tam mamy basenik. Tutaj z nami właśnie. Tu narzeczona tak samo będzie za chwilę wchodzić może do wody. Usiądzi się. Może pozdrowisz widzów. Pozdrawiam widzów i zapraszam na ten, idę sprawdzić sobie wodę, ale tylko jest tyle, na ile dam radę, żeby nie utonąć. Nie lodzisz na jakiejś tam większej głębokości. A ja jeszcze wam, drodzy widzowie, powiem, że na kanale pojawi się z tego, jak pływam z kamerką wodoszczelną. I zobaczycie wszystko tutaj, jak pływam. No to proszę, wchodzimy. No, ja już byłem w wodzie, pływałem tam aż za tym pomostem w masce do snurkowania. Tutaj na tych nagraniach możecie zobaczyć, jak wygląda Susina z kamerki podwodnej, wodoszczelnej, typu GoPro w obudowie. Niestety dogrywam dźwięk w studiu, bo niestety kamerka w obudowie nie dogrywa zbyt dokładnie dźwięku, by mnie nie było słychać. Witam was wszystkich. Długą plażę na Sosinie. Tutaj mamy kąpielisko z basenem. Druga plaża i za mną widać właśnie kąpielisko z dużym molem. Proszę nie zwłaszczać daty na nagranie, to nie jest rok 2019, tylko po prostu w kamerce nie ustawiłem daty nagrywania i temu wyszła automatyczna data z ustawienia 2019. Taka jest to właśnie czysta woda w Susinie. Że ledwo moją maskę na wyciągnięcie ręki widać z kamerki. Taka czyściutka jest woda w Susinie, że nic nie widać, ale woda była ciepła, opłacało się przyjechać w ten dzień, pogoda bardzo ładna, ludzie i tak z chęcią się kąpali w takiej wodzie. A niedawno Jaworzno robiło czyszczenie wody w Susinie, reaktywacja Susiny, ale i tak ją dokładnie nie wyczyścili. Szumy to niestety tak kamerka nagrywa dźwięk w obudowie, że małe dotknięcie kamery już niestety są trzaski i inne przebicia.
oczywiście molo, ludzie stoją, ratownicy. Jest piaszczysta plaża, ludzie się opalają. Jest zły obraz pod wodą, to nie jest stan złej kamerki, tylko niestety stan wody. Tak mętna woda jest w Sosinie, w Jaworznie na Śląsku. Tu pokazuję, jak bliskości muszę być, mieć twarz, żeby w ogóle coś było widać w kamerze. Rowerki wodne, widoczne z od strony wody. Jaka jest piękna pogoda, że tylko kilka chmurek takich malutkich, a temperatura dochodziła do 30 stopni w tym dniu. Tutaj widać plażę piaszczystą i wypożyczalnię rowerków wodnych. Którą tutaj mamy, drodzy widzowie, zaraz pokażę przed kamerką. Oto ta maseczka, w której pływałem. Oto narzeczona Ania właśnie pływa. Ludzi już dużo na Sosinie, jak widzicie. Tu znajomi. Uśmiechnąć się do kamerki na live. Jesteście na live. No, to jest... Jest to aktor niewidomy z serialu Pasjonaci 2, który będzie emitowany w grudniu. W TVP będzie drugi sezon emitowany gdzieś w okolicach grudnia, ale teraz już mają odcinki do kręcenia i serialu, gdzie dopiero na grudzień się w TVP pokaże. A tu na rzecz okazujemy z bliska, jak pływa. Bardzo ładna pogoda. Widać
mało już chmur, chmury rozchodzą się. Więc jak ktoś jest chętny, to zapraszam do kąpieliska. Ładna pogoda. Zobaczymy, czy przyjdzie coś na czacie. Tak na razie nie widzę, żeby coś się pisali. Obrócimy kamerkę do mnie. O, teraz widzicie mnie. Siedzę się i opalam. Mamy jeszcze komentarze. No niestety widzę, że nic nie macie zamiaru pytać, drodzy widzowie. Za niedługo mamy zamiar tutaj rozpalić grilla, zjeść te kiełbaski. Pani grillowy, pan grilluje. No ładnie to wygląda. Mam nadzieję, że będzie ładniej smakować. Goście stoją, nic nie mówią. No cóż, zdarza się. Jak tam kiełbasy? No ładnie się grillują. No i opalać się, korzystać z pięknej pogody, jak i urlopu. Tutaj są właśnie znajomi, w tyle widzicie za mną. Pogoda jest fajna. Dobrze, nie wiem, poradnie to nie chodzi zbyt głęboko. No jest bardzo fajnie. Pozdrawiam. Tak, pozdrawiamy serdecznie. Zapraszamy do subskrybowania kanału. Subscription Live MCHTV. Lajki and donation. Jeśli chcecie, żeby... Idziecie tutaj na chwilę? To do zobaczenia w następnym live'ie.